Tajemniczy Dawnbringer Yone. Nowy legendarny skin w League of Legends ma swoje tajemnice. Tajemnice oczywiście zawarte w interakcjach, które dziś postaramy się rozwiązać. Zapnijcie pasy, kochani, bo dziś opuszczamy Runeterre. Opuszczamy nawet ligolegendowy wszechświat i udajemy się do innego, zdominowanego przez chaos, z którym walczy Łat. Witajcie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o sekretach tekstów Dawnbringer Yone. Na wstępie wspomnę tylko, że to co tutaj usłyszycie to inne ligolegendowe uniwersum i rozważania na jego temat, dlatego nie zdziwcie się na przykład na fakt, jak powiem, że Soraka jest siostrą Yone. Nominalnie tak nie jest, ale tutaj jest. Jeżeli będziecie chcieli, abym ten świat rozwinął, oczywiście stworzę stosowny materiał. Zarówno o tym świecie, jak i ten materiał z tekstami Yone jest dla bardziej hardkorowych, lorowych wyjadaczy. Eons, brother, I have finally found you. Now you will listen. Tak, oczywiście, Yone i Yasuo w tym świecie to bracia, choć to dość luźne określenie. Ze względu na ogromne starcie, Dawnbringer Riven i Nightbringer Yasuo, powstało kilka istot. Chociażby Soraka czy Dawnbringer Yone. Ze względu na przepowiednię Soraki, mówiącą o tym, że wszechświat chyli się ku upadkowi, że bogowie zabiją samych siebie, Yone poszukuje Yasuo, aby przekonać go, że walka z Ładem nie jest koniecznością. Z prostej przyczyny. W tym świecie główny podział mamy w postaci skinów Dawnbringer w uproszczeniu tych dobrych istot i Nightbringer w uproszczeniu tych złych, natomiast Yone nie odrzucił Ładu na rzecz chaosu i odwrotnie, a czerpie on korzyści z obu tych, z braku lepszego określenia stanów rzeczy. A fiend and an Arcanist working together. Interakcja Yone do Nightbringer Aphelios'a. W nominalnym świecie League of Legends wiemy oczywiście, że Aphelios ma bliźniaczkę imieniem Alun, przybywającą w świecie duchowym, z którą łączy się poprzez picie esencji ze specjalnych kwiatów. Natomiast tutaj Aphelios jest przedstawicielem chaosu, dokładnie jest tutaj demonem, natomiast Alun jest przedstawicielką ładu, dlatego Yone dziwi się, że współpracują razem. Squabbling man, what do you know of godhood? Kwestia do God King Dariusa. Dokładnie tak, on również w tym świecie znalazł swoje miejsce. Jeżeli wcześniej zwróciliście uwagę i słuchaliście dobrze, mówiłem o Nightbringer Yasuo. A skiny God King są kolejną dywagacją tych właśnie skinów. Wtedy nazywało się to wydarzeniem Versus, gdzie dwie postacie reprezentujące wrogie strony miały ze sobą walczyć i pierwszą taką stroną, pierwszym takim eventem w zasadzie był event na zasadzie Riven kontra Yasuo. I on odnosi się tutaj do faktu, że pomimo iż Darius nazywa się God Kingiem, to królem no jest, ale technicznie rzecz biorąc bogiem to już nie za koniecznie. Stay your sermons, I won't be swayed. Interakcja do Dawnbringer Karmy. Mamy postacie reprezentujące stronę ładu i chaosu, natomiast Karma jest troszeczkę inna. Oczywiście bliżej jej do ładu, ale ta troszczy się o równowagę dusz, tak aby te powracały do życia, na co Yone stwierdza, że te nauki nie za bardzo go interesują. You call yourself God King. King of what? God of whom? Mamy tutaj kwestię, którą Yone wypowiada do God King Garena, która swoją drogą jest niezwykle trafna. Oczywiście w tym legendarnym Garenie jest sporo nawiązań do Demacji, również Darius ma ich sporo do Noxusu, ale Yone punktuje Garena bardzo trafnie. Odnośnie God Kinga, wyjaśniłem to wcześniej, ale Yone zauważa, że Garen nie jest niczyim bogiem ani królem niczego. Niby myśli on o poddanych, ale niszczy swoje królestwo. Jest tyranem wyznającym zasadę, nieważne jak surowe jest prawo, nadal jest to prawem. You can embrace darkness and light, Kane. You need not choose. Oczywiście wiemy, że Kane ma wybór. Tutaj jest to wybór światło kontra ciemność, czy ład kontra chaos. Co ciekawe, Kane, czy bardziej Shadow Assassin, jest tutaj tą wersją złą, a wersja darkińska dobrą. Co by nie mówić, proste, a fajne odwrócenie koncepcji Kane'a i Rasta.
I one odnosi się właśnie do tego, z racji faktu, że on sam przyjął te dwie wartości, uważa, że Kane nie musi walczyć z Rustem i odwrotnie, że mogą działać razem, co oczywiście gameplayowo się nie stanie. Nightmares will not deter me, Demon Fawn. Interakcja do Nightbringer Lily da się z niej wyciągnąć tyle, że jest ona demonem koszmarów w tym świecie. Zatem jakby się uprzeć, można by stwierdzić, że hej, Lilia w tym świecie to Nocturne. Kolejna teoria do kolekcji. Good intentions may doom us all, Morgana. Tekst Yone do Dawnbringer Morgany, mający jak najbardziej sporo sensu, gdyż w tym świecie Morgana dąży nie do pokoju, a zwycięstwa jasnej strony, tej strony ładu, gdyż jest pewna, że wtedy ci jej zdaniem lepsi, czyli ci związani z ładem, którzy są w jej opinii oczywiście bardziej pokojowi, zapewnią przetrwanie wszystkim bogom wbrew przypowiedni Soraki, z czym w interakcji nie zgadza się Yone. Do not waste breath tempting me to darkness. Cytat do Nightbringer Lysina. Krótko mówiąc, Lysin w tym świecie jest demonem i trochę jest on podobny do zrujnowanego Panteona, który walczył dla samej walki i nie obchodziło go, że walczył po stronie Viego. You met your fate once, Riven. A shame to repeat it. I to jest świetna interakcja. I może nie samych takich tekstów mi brakuje, a takiej większej interakcji Riotu z graczami, żeby Riot robił coś od graczy dla graczy. Już tłumaczę, o co chodzi. W sensie gracze dużo rozmawiają na temat tego, że Riot na przestrzeni lat stał się bardziej korporacją niż firmą rzeczywiście, która robi rzeczy od graczy dla graczy. Czy to jest prawda, czy nie, no to już sami w swoich głowach musicie to ocenić. Faktem jest, że kiedyś było więcej takich poza Summoners Riftowych i Hauling Abyssowych kreatywnych rzeczy. W sensie nowe tryby, czy jakieś eventy, które nie są przepustkologią stosowaną. Sam przyznam się szczerze, tęsknię za taką gameplayową odmianą. I ta interakcja po prostu przypomniała mi stare dobre czasy. Obudziła się we mnie po prostu nostalgia. Ktoś w Riot Games wpadł na świetny pomysł, choć jest to tylko interakcja. Chciałbym, żeby tych świetnych pomysłów było więcej i na większą skalę. Riven doświadczyła już swojego przeznaczenia. Jest to odniesienie do pierwszego wydarzenia Versus, gdzie my jako gracze opowiadaliśmy się po stronie Yasuo lub Riven i to my decydowaliśmy, kto zwycięży, robiąc misje eventowe. Wtedy wygrał oczywiście Yasuo, co ma swoje miejsce w tym uniwersum i do tego wyboru większej części tamtejszych graczy odnosi się Yone. Sister, we can avert your prophecy. We can change. Interakcja do Dawnbringer lub Nightbringer Soraki, dokładnie tak, Yone nazywa ją siostrą i nie jest to przypadkowe. Oboje powstali podczas starcia ładu i chaosu w postaci pojedynku Yasuo i Riven i okej, biologicznie, technicznie rzecz biorąc nie są oni rodzeństwem, ale powstali z tej samej energii, z tego samego wydarzenia. Oczywiście o przypowiedni Soraki mówiłem już wcześniej. You are no cousin of mine, God King. Tutaj mamy interakcję, gdy Dawnbringer Yone zabije God King Dariusa. I technicznie rzecz biorąc, tak, Darius wychodzi na to, że jest kuzynem Yone, bo jest on potomkiem, dalekim potomkiem Nightbringer Yasuo, a że Nightbringer Yasuo i Dawnbringer Yone to bracia, no można by tak tutaj to wszystko poukładać sobie i połączyć, no ale Yone jednak się na to wszystko nie zgadza, mówiąc, nie jesteś moim kuzynem. What is a god king to a true god? Kwestia, którą Dawnbringer Yone wypowiada, gdy zabije God King Garena. Kwestia, która technicznie rzecz biorąc jest błędna. Nie wiem, czy na to czekaliście, czy nie, ale niestety jakiś błąd, czy niedopowiedzenie, czy niedomówienie musiało się pojawić. Ale jestem w stanie to wybaczyć. Otóż Dawnbringer Yone, technicznie rzecz biorąc, jest półbogiem, półśmiertelnikiem. Zatem fakt, że sam siebie określa bogiem, jest nieco na wyrost. The gods end, the world's fall. I can save us. I will save us. Ta interakcja pokazuje, jaki jest cel naszego półdemonicznego, półdobrego Yone, jako jedyny pragnie uratować uniwersum chaosu i ładu. Znaczy, jako jedyny pragnie go uratować przed przepowiednią. Mortality sets me apart from my kin, but it may be their saving grace. No dokładnie. Drogi Yone, odsunąłeś się od swoich pobratymców, bo nie jesteś w pełni bogiem, a śmiertelnym półbogiem.
I to wszystko. Na pewno zauważyliście, że interakcji z innymi postaciami jest tutaj mniej niż rok czy dwa lata temu. I oczywiście nie omawiałem tutaj wszystkich, gdyż nie wszystkie mają jakieś fabularne wielkie znaczenie, ale jest to świadomy zabieg Riot Games. Podobno interakcje nie są aż tak ciekawe. Niektórzy gracze teoretyzowali, że po prostu tworzenie ich dużej ilości to wyrzucanie pieniędzy w błoto. No bo nie wiem czy zauważyliście, postacie nie mają już tak dużo interakcji jak na przykład Aurelion Sol czy Tahmkench, no ale cóż, najwyżej materiały zamawiania interakcji będą nieco krótsze. To na tyle kochani, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!